Cześć! Dzisiaj na kanale po raz pierwszy nowy format w trochę luźniejszym stylu, czyli bez typowego poradnika za rączkę, krok po kroku, ale przejrzymy sobie wszystkie akcje, którymi zajmowaliśmy się przez ostatni tydzień na Telegramie. Głównym powodem jest to, że straciłem swoje stare konto, na którym publikowałem od 2021 roku i przenieśliśmy się na nowy adres, a duże grono osób jeszcze na tym nie nadążyło. Więc chciałbym pokazać, ile tracicie, że was tam jeszcze nie ma. Linki do wszystkich mediów społecznościowych znajdziecie w opisie pod filmem. Jeżeli chodzi o Telegrama, który będzie głównym źródłem do tego materiału, możecie też po prostu zeskanować kod QR widoczny teraz na ekranie. Na samym końcu będę też miał mały konkursik, w którym do wygrania będzie 3x5 dolarów, więc zostańcie do końca. Zaczynamy od CryptoBoxa, od Binance. Klikacie na ten link albo skanujecie kod i macie jedną, jedyną szansę, żeby otrzymać nawet 3 dolary. Szanse jak w lotku, więc pewnie będzie to znacznie mniej, ale jak to mówią, cent do centa. Akcja kończy się dzisiaj o północy, ale w styczniu pewnie będzie jeszcze kolejna odsłona. Zili od Chain for Energy. Tutaj też można wziąć udział tylko do północy. Zili polega na wykonywaniu zadań głównie na Twitterze i innych mediach społecznościowych typu zalajkuj, skomentuj i tak dalej. Pisałem o tej akcji w pierwszy dzień, chyba w październiku. Topka ma zagwarantowane tokeny, natomiast wśród reszty zostanie rozlosowana 60 paczek z coinami, więc według mnie warto dołączyć, żeby dać sobie szansę. Następny jest airdrop od Namady. Nagrałem o nim osobny materiał, który linkuję w prawym górnym rogu. W skrócie trzeba było stake'ować tokeny Atoma albo Osmo. Widziałem news, że na OTC ten token lata już po 2 dolary, więc ten drop może być równie dobry co ten od Celestii. Wydłużono czas zgłoszeń po niego bodajże do 10 stycznia, więc jest jeszcze chwila. Testnet DOP. Airdrop jest w 100% potwierdzony, więc nasza robota na pewno nie pójdzie na marne, a zajmuje to dosłownie 5 minut. Tokeny za niego mamy dostać w pierwszym kwartale 2024 roku. Klikamy na linka, zakładamy portfel, łączymy stronę ze swoim MetaMaskiem i robimy trochę działań na sieci testowej. Wszystkie zadania klika się łatwo, krok po kroku i nie ma za bardzo co tam tłumaczyć. Nowe zadanie na Coinbase Wallet, na Zora, do wzięcia od ręki 5 dolarów w tokenach Optimism. Zadanie jest jeszcze bardziej banalne niż powyższy testnet, po prostu przeklikujemy wszystko po kolei, co wyskoczy nam na ekranie. Żeby zrobić zadanie, potrzebne jest około 1,5 dolara w ETH na sieci Optimism. Ta okazja jest już nieaktualna, można było zgarnąć trochę gwarantowanych tokenów PONT za rozwiązanie quizu. Odpowiedzi oczywiście zawsze daję w komentarzach. Jeżeli chodzi o Learn and Earn, to tokeny rozchodzą się bardzo szybko, więc dobrze być na czasie, do czego taki Telegram mega się przydaje. Glim od giełdy MEX, parę kliknięć i nawet jednemu koledze z naszej grupy wpadło wczoraj 25 dolarów, tak więc według mnie mega fajna sprawa. Dalej mamy akcję Token Splash na Bybicie, o których informuję na bieżąco, kiedy się tylko pojawią. Mega sprawa dla tych, którzy nie mają jeszcze tam konta. Wystarczy wpłacić 100 dolarów i kupić dowolną ilość promowanych tokenów, nawet za dolara, a otrzymuje się za darmożkę całkiem niezłą paczkę. Tutaj były tokeny warte 110 dolarów, tutaj 20. Token Splash'e najlepiej robić w ten sam dzień, kiedy się pojawiają, więc nie polecam robić jakichś starych jak te. Jeżeli jeszcze nie masz konta na Bybit, to z mojego linka masz też zagwarantowane 10% zniżki na wszystkich prowizjach przez 2 miesiące. Jako że od jakiegoś miesiąca kanał jest partnerem giełdy, ledwo co zakończyliśmy loterię, w której 5 osób wygrało po 10 dolarów, a w styczniu giełda obiecała mi też dla was jakiegoś dodatkowego airdropa, więc wypatrujcie kolejnych okazji. Tutaj natomiast akcja aktywacja na Binance, oprócz standardowych 10% dożywotniej zniżki na prowizjach możecie zgarnąć jeszcze 5 dolarów, jeżeli założycie konto do 1 stycznia. No i KuCoin, który też rozdaje kasę, z nim też mam partnerstwo, więc przy założeniu konta z mojego linka dostajecie 10% zniżki na prowizjach. No i co jakiś czas pojawiają się takie akcje jak te, przy których robimy obrót na 100 dolarów i dostajemy gwarantowane 4 dolary w promowanych w danej akcji tokenach. Wszystkie je ze sobą można łączyć, więc mając na przykład 55 dolarów na koncie, kupujecie i sprzedajecie jedne, potem drugie, trzecie i czwarte, i z nich wszystkich można było zgarnąć w ten sposób razem 16 dolarów. Te 4 promocje są już akurat nieaktualne, ale zawsze też wam wrzucam nowe.
O, rzeczona loteria w przeddzień Wigilii. Nagrody dostali wszyscy, którzy się zgłosili, więc jeszcze raz gratuluję. I wesołych świąt, jeżeli ktoś jeszcze nie skończył świętować. Zatrzymujemy się na Twitterówkach od Bitmarta, kolejnej giełdy, z którą mam partnerstwo, więc standardowo 10% zniżki z linka. Klikamy na daną akcję. Obserwujemy, kogo trzeba. Dołączamy do kanałów na Telegramie, jeżeli jest to wymagane. Dajemy retweet, like, oznaczamy jakieś 3 konta w komentarzach, tylko zaznaczam, żebym nie był to ja, bo się pogniewamy, i wypełniamy krótki formularz. Najczęściej kilka tysięcy osób otrzymuje z tego darmowe tokeny. Waddle na Binance to na pewno znacie, bo ciągnie się już od dawna, ale z pół roku temu zmieniono trochę zasady, nadal rozwiązujemy słówko jak zawsze. Jak zawsze daję wam też co tydzień poprawne gotowce, natomiast jeżeli chodzi o nagrody, to po tygodniu, w którym odgadujemy co najmniej 5 wyrazów, otrzymujemy punkty, które potem w Reward Center możemy wymieniać na vouchery. Takie, które pokrywają nam prowizje za handel albo tokenowe, ale te drugie są znacznie droższe. Akcja Coinbase Wallet, ale na Galaxie można zdobyć 3 dolary, ale wymaga zrobienia m.in. paszportu platformy, a wiecie, jak uwielbiam oddawać komuś swoje dane osobowe, kto nie ma z tym problemu, może sobie machnąć. Następna jest kampania od GameSwifta. Do 31 stycznia trzeba wymintować NFT ze strony Mirrora i kliknąć 2 razy na Twitterze. Do tej akcji potrzebne jest ETH na sieci Optimism, koszt to jakieś 3 dolary. Nie wiadomo, jaka będzie nagroda. Ostatni pełnoprawny NFT od GameSwifta można było sprzedać na górce za ponad 100 dolarów. Jeżeli kogoś nie interesowała użyteczność, którą była whitelista na GSPay, ta kampania składa się z 3 części. Być może na końcu też będzie trzeba wymintować NFT, które będzie coś warte. Czas pokaże. Quiz na Bybit, w którym można było wygrać 30 dolarów, już zakończony, więc czekamy na wyniki i powodzenia w losowaniu. Nowy Launch Pool na Binance, w którym farmimy tokeny AI. Wrzucamy BNB, FUSD albo TUSD i blokujemy je do końca akcji. Do końca w tej chwili zostały jakieś 3 dni, dołączyć można w dowolnym momencie, ale oczywiście nagrody będą już dla nas mniejsze. Ostatnie Launch Poole Binance poradziły sobie naprawdę świetnie, ostatni token z tej akcji na starcie zrobił razy 60, więc też opcja warta uwagi. Jak nie zapłacić podatku od krypto w przyszłym roku? Chyba już z tego nie skorzystacie, wrzucałem ten film na kanał w środę. I kolejny potwierdzony airdrop, tym razem tokenów SNS na sieci Scroll. Żeby się załapać, trzeba uzbierać w tej akcji co najmniej 2000 punktów, co oznacza, że musimy wymintować co najmniej jedną z podanych po prawej stronie domen. Oczywiście im więcej, tym lepiej. Wszystkie znajdują się na różnych blockchainach, więc żeby wymintować adres na domenie Scroll, będziecie potrzebowali ETH na sieci Scroll, żeby wymintować domenę LIN, ETH na sieci Linea i tak dalej. Ja osobiście wymintowałem sobie z przyjemnością tą pierwszą, bo wiem z pewnych źródeł, że duży airdrop na sieci Scroll za jej używanie jest tylko kwestią czasu, więc warto porobić sobie tam trochę rzeczy, a przy tej akcji jest, jak widać, dobra okazja. Jeżeli nie macie środków na Scrollu, to nie obsługuje jej póki co żadna giełda, jedyną możliwością jest skorzystanie z Bridge'a. Ja ze swojej strony polecam Oltu, link znajdziecie w opisie. Wczoraj za transfer z Arbitrum zapłaciłem tam tylko niecałe 1,5 dolara. Bitmart i głosowania Vote to Earn, stały element Telegrama od ponad roku. Głosujemy na nowe projekty, pierwsze 500 osób zgarnia gwarantowane tokeny warte 5 dolarów, reszta trafia na losowanie, z których można trafić nawet większą paczkę. Do głosowań potrzebne jest NFT, jeżeli chcesz wiedzieć więcej o akcjach na Bitmart, odsyłam do linka w prawym górnym rogu. Airdrop Frame, łapie się na niego każdy, kto mintował albo handlował NFT na sieci Ethereum przez ostatnie 2 lata. Tokeny mają być gotowe do odebrania na 31 stycznia. Niestety na innej grupie widziałem, że ktoś nadział się na skamerów, którzy rozsyłają maile podszywające się pod te akcje i wyczyścili mu konto. Tak więc uważajcie i korzystajcie tylko ze sprawdzonych linków.
Gate.io też ma quizy i promocje. Answer and Learn jest organizowany średnio co jakieś 4-5 dni. Staram się też wrzucić odpowiedzi, chociaż czasem jest ciężko. Zdobywamy za niego punkty, a potem losujemy tokeny. Żeby wziąć udział, trzeba zrobić w ciągu ostatnich 3 dni wolumen na $100 na giełdzie Spot lub $500 na Futures, więc akcje dla osób, które tam faktycznie handlują. Inaczej mija się to trochę z celem, żeby robić to specjalnie, bo nagrody, szczerze mówiąc, łba nie urywają. Tak, chwała L2-eczkom i tym, którzy nie kupili 4-paka perełki i paczki fajek za airdropy, nowe twitterówki od Bitmarta i kolejny quiz, tym razem na Galxę. Żadnego airdropa nikt nie obiecał, ale jak ktoś ma chwilę, może poklikać. W komentarzach macie linki do wszystkich części i odpowiedzi. Zobaczymy, czy coś z tego będzie. Wiem, że w poprzednich fazach airdropa wpadło ludziom całkiem sporo kasy. No i gwiazdy ostatnich dni, przynajmniej na polskim Twitterze, czyli raczkujący blockchain Ton. Dosłownie wczoraj skończyła się pierwsza faza gry na notcoinie, czyli nabijaniu punktów na monecie, którą być może już gdzieś widzieliście. Dzisiaj po północy prawdopodobnie rusza faza druga, ale za dużo na ten temat nikt nic nie wie. Na pewno będę informował na bieżąco na Telegramie. Przy okazji zapraszam na airdropa tokena Fish, który powinien wpaść w ciągu najbliższych dni. Trzeba założyć telegramowy portfel, odpalić bota i poklikać tak jak tutaj w instrukcji. Dla działających na kosmosie fajne narzędzie od portfela Leap. Wystarczy wejść na ich stronę, wkleić adres swojego portfela, a system wyświetli, czy łapiemy się na jakiegoś obecnego airdropa. Musicie przyznać, że całkiem przydatne. Glimy od Gate.io robi je średnio tylko około 700 osób, więc nie jest naprawdę źle, żeby spróbować coś wygrać. Najniższa nagroda z tej loterii to 10 dolców. Żeby brać udział, trzeba wpłacić albo zrobić obrót na co najmniej $20. Jeżeli nie mieszkacie w Polsce, sprawdźcie też listę wykluczonych krajów, zanim będziecie chcieli dołączyć. Glim od Fulcrum po $50 dla 4 osób, szanse niewielkie, ale poklikać można. Najnowszy token Splash na Bybicie, o którym opowiadałem wcześniej. W momencie, kiedy pisałem tego posta, tokeny, które można było zgarnąć, były warte około $100, ale trochę mu się spadło i jest to teraz tylko $35. Poczekałbym już na nową promocję z tej serii, jeżeli chcecie skorzystać. Bombą natomiast była akcja na Shrub, do której zachęcałem Was od połowy listopada chyba z 2 razy na Telegramie i w filmie ze wszystkimi promocjami na Bybicie. Kilka osobom z grupy powpadały tokeny warte $150-$300, nierzadko za 2 trady, które ich kosztowały kilkanaście centów, więc z takich okazji też warto korzystać, kiedy się tylko pojawią. Mantle Journey zajmę się raczej w osobnym filmie, bo jest co opowiadać. Jest to początek kolejnej kampanii na nowym blockchainie, który może przynieść fajnego airdropa. Zacząć możecie od założenia konta z tego linka, który da Wam na start 100 punktów i wymintowania Soulbound tokena. Do wszystkiego potrzebne są tokeny MNT, które można kupić i wysłać całkowicie bezpłatnie na portfel przez giełdę Bybit. Glimy od giełdy MEX, wszystkie jeszcze aktualne, razem 70 osób wygra po $25 lub $10. Te są akurat świeże, więc może szybko pokażę Wam, na czym taki glim polega, jeżeli ktoś się jeszcze z nim nie spotkał. Polecam zalogować się mailem albo Twitterem, no i w tej akcji dołączamy do tego kanału na Telegramie, do Discorda. Dajemy follow na Twitterze, wpisujemy swoje ID na giełdzie i to wszystko. Często trzeba też dać jakiś retweet na Twitterze, w jakieś 30 sekund mamy zrobioną robotę, która może dać nam 100 papierów. Tu mamy kolejne głosowanie na Bitmarcie, jakieś przypominajki i ostatnia akcja, z którą obudziłem się niestety wczoraj, a czas na nią jest tylko do końca roku, więc na szybko. Sieć Manta potwierdziła naprawdę potężny airdrop i żeby się na niego załapać, musimy na 69 dni zablokować u nich minimum 0,25 ETH lub jego równowartość w USDC z sieci Ethereum. Przez ten czas zarabiamy całkiem niezłe odsetki, w tym właśnie w tokenach Manta.
i co jakiś czas możemy otrzymywać lucky boxy. Im więcej środków mamy zablokowane, tym większa szansa, że je otrzymamy i większą ich ilość. W boxach tych znajdują się NFT, które będą dawać jeszcze dodatkowego dropa, przeznaczono na to razem 50 milionów tokenów. Jeżeli chcecie dołączyć, to możecie zrobić to tylko ze specjalnym kodem, linki znajdziecie na Telegramie. Korzystajcie tylko, jeżeli faktycznie macie zamiar coś wpłacić, bo samo dołączenie kompletnie nic nie daje. Pamiętajcie też, że tokeny, które blokujemy, bridżowane są z sieci Ethereum na Mantę, więc trzeba się przygotować na fee w okolicach minimum $11 w zależności od obecnej ceny gazu. I to by było na tyle w tym specjalnym wydaniu newsów, a była to tylko przewieszka tego, co przez tydzień wydarzyło się na Telegramie, więc jeżeli nie chcesz przegapić takich okazji, to zerknij na linki w opisie pod filmem. Jeszcze taki telegramowy tip na koniec, klikając na pineskę w prawym górnym rogu z ogłoszeniami znajdziecie te, które uważam za dosyć istotne albo po prostu uniwersalne, do których możecie dołączyć w każdej chwili. Jak na przykład $25 od Nexo, 75 zł od Revoluta, czy też darmowe kraniki kryptowalut. No i na koniec mały zapowiedziany konkursik. Jeżeli film był pomocny, zostaw łapkę w górę i komentarz pod filmem oraz dołącz do nowego Telegrama. Trzy osoby, które spełnią te trzy warunki i wypełnią formularz znajdujący się w opisie, otrzymają po $5. Losowanie i ogłoszenie zwycięzców 10 stycznia na Telegramie. Wszystkiego dobrego w nowym roku, niech przybędzie na świecie milionerów. Do następnej okazji, cześć!